spowoduje akceptacji dla odmienności, dla inności i da w konsekwencji coś, co jest bardzo ważne w rozwoju każdego społeczeństwa w XX, XXI wieku, a mianowicie wzrost kapitału społecznego. My mamy w Polsce najniższy kapitał społeczny ze wszystkich państw unijnych. Ludzie się u nas nie stowarzyszają, nie uczestniczą we wspólnych działaniach i tak dalej, i tak dalej. Z kolei niski kapitał społeczny jest źródłem wolniejszego wzrostu gospodarczego. Pewnego rodzaju usługi, pewnego rodzaju firmy, pewnego rodzaju produkty, sposób funkcjonowania administracji, obsługi ludności jest niemożliwy bez kapitału społecznego, bez otwartości, zaufania, akceptowania odmiennych ludzi, bez przyjęcia, że wszyscy wstępnie chcą, mają dobre intencje. Ja byłem kilka lat temu w Australii i jechałem przez taki busz, gdzie przy drodze stały wystawione przez rolników pomidory. Cena 4 pomidory, 1 dolar australijski i skrzynka, taka skarbonka na pieniądz. I nie było nikogo, żadnego rolnika. Się brało te właśnie takie przykłady, że może w pewien sposób działać jakaś firma, jakaś organizacja, może być w jakiś sposób traktowany człowiek, bo ludzie mają do siebie duży poziom zaufania.